Moim zdaniem drużyna z wielkim potencjałem. To są ludzie, którzy moim zdaniem w przyszłym sezonie mogą zrobić wielką karierę w naszej lidze. Ale trzeba też pamiętać o jednej ważnej rzeczy. O zdrowiu i o szczęściu. Tego bardzo potrzebujemy. Jeżeli to będzie, to myślę, że przywieziemy jakiś medal z uniwersjady. Już tylko czekamy, aż wyjedziemy do tego na polu. Tutaj ciężko trenujemy, przygotowujemy się z całej siły i mam nadzieję na końcowy sukces na polu. A rola kapitana drużyny, ta naklejka pod numerem, ciąży czy raczej docenia? Myślę, że ja to naprawdę bardzo doceniam, że trenerzy na mnie postawili. Jest to dla mnie nowość, aczkolwiek staram się sprostać zadaniu i myślę, że będzie dobrze. Brazylia, Iran, Francja i Kanada. No nie da się ukryć, że te nazwy w świecie siatkówki znaczą bardzo wiele. Gdybyśmy brali pod uwagę reprezentację seniorską, to myślę, że byłaby to grupa śmierci. Z kadrą uniwersjadową jest tak, że nie wiadomo, którzy zawodnicy przyjadą, ale my koncentrujemy się przede wszystkim na własnej robocie, na własnej grze i ona ma decydować o tym, że będziemy wygrywać. Trafiliśmy na mocne zespoły, ale my się tym zupełnie nie przejmujemy. Skupiamy się tylko na tym, żeby dobrze grać i myślę, że to wystarczy, żeby wyjść z grupy, a później walka o czołowe miejsca i to jest taki nasz cel. Jaka jest siła tej drużyny? Myślę, że tak, że mamy mocną drużynę. Nie mamy żadnego porównania do innych drużyn akademickich, ale wszyscy gramy w naszej polskiej lidze, więc tutaj poziom jest na pewno wysoki i myślę, że podołamy zadaniu, jakie przed nami przedstawiono. Wielu tych chłopaków z tej kadry, nazwijmy to B, kadry uniwersjadowej, w innych reprezentacjach wygrali w szóstce ci zawodnicy, ale przez to, że jest taki dobrobyt, że tak powiem, ciężko im się przebić do reprezentacji A. Ale cóż, oni walczą o swoje, chcą coś wygrać we Włoszech i myślę, że pokazać też trenerowi Heinenowi, że są gotowi podjąć walkę o pierwszą reprezentację.